Siemaneczko, siemaneczki, jestem Chris, witam was w trzecim odcinku Clever Bota. Z nikim, ze mną. Przepraszam was od razu, że wczoraj nie pojawił się ten odcinek, tylko dzisiaj. Bo obiecałem wam, że ma się pojawić wczoraj, a się niestety nie pojawił. Dlaczego? Bo miałem bardzo dużo obowiązków. No, nie to, że mi się nie chciało, tylko po prostu nie mogłem. Bardzo was za to przepraszam. Tylko, że Chris, patrzcie, kurde, obiecuję, że się nie umiesz trzymać obietnic, no to jest chyba logiczne, nie? Dobra, tradycyjnie piszemy z Clever Botem, siema! Oczywiście ja nie umiem pisać. Niestety, przepraszam. Siema. Siema, gnojo. Ha! Gej! No, dzisiaj rozmowa się nie zabiera. Nie. What the fuck? Mocne! Ja żeby nie piję alkoholu. Pierw polski, później portugalski, czyli... A to jest... USA. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, nie rozumiem. WTF? WTF? Ludziu, po polsku. Polsiku. Po polsiku. What the fuck? Nie! Jezu, no... Dobra. Co za głupi Clever Bot normalnie, no nie rozumiem. Boże. No, lubię orzechy, dobra, lubię orzechy, bardzo dobra. Lubię orzechy. O, pistacje! Grasz? Ciekawe napisz. Nie za pięć. Oczywiście, że tak. Ja też. A lubisz jabłka? No. Ja pieliczę, co za Clever, bo nie, na pewno jakieś takie kurde... Jabłka z cukrem? Co? Jak może być jabłka z cukrem? Naleśniki. To jest chyba jakiś taki, siedzi jakiś obżartuch i kurde mi tu pisze do mnie, nie? Naleśniki. Jaki? Nie wiem, o co chodzi, naprawdę. 8. O co chodzi? Nie wiem. Co zjadłem? Nie wiem, zaraz wszystko. Wiedziałem! To się mi kiedyś coś... Aha, wiem. Wiem. No! Nie rozumiem. Jestem marcepan. No mówię wam, że on coś jest jedzenie porąbane normalnie, no? O co w nim chodzi? Jestem marcepan. To człowiek czy marcepan? Ja muszę do mnie marcepan pisać. Aha. To jest nienormalne, naprawdę.
dokładnie kim. Ale o co chodzi? Ziomek, no nie trafuj mnie tak, no. Ale kurde. Kurde, masz. Nie, ja będę wypisał. Nie, ja. Tak, coś. No, nie rozumiem go. Chodzi ci lodówka. No. Ziomeczki, kończę. To wszystko na dzisiaj. Jeśli chcecie więcej Cleverbota, takiego porąbanego Cleverbota, wpiszcie w komentarzach, dajcie łapkę w górę. To wszystko. Trzymajcie się. Cześć!